Dewaczko do szkoły. Już za. Step so light, I barely touch the ground. Masełko na patelni sobie rozgrzewamy elegancko. Z 15 gramów tutaj jest. Dobra, update jednak nie będę tego jadł, bo szynka się przeterminowała. Także kurde, no same jaja niestety. 11.20, no i wlatuję na pierwszy posiłek. Jajecznica z 5 jajek, do tego 15 gramów masła i dwie tortille. Dobra, niestety szynkę musiałem wyrzucić z wielkim bólem serca. Mój błąd, nie zobaczyłem, że musiałem po prostu zjeść się wcześniej. Nieważne, jajecznica z 5 jajek, kurde, nie jest jakiś wyśmienity posiłek. Nawet nie chcę mi się tego jeść. Takiej samej jajecznicy z suchymi, kurde, tortillami. No ale prawda jest taka, żebym musiał szybko skoczyć do sklepu po chleb. Na pewno po jakąś szynkę. No za dużo czasu, bo o 15 doby jakieś tam zaliczenie ze studiów już, więc jeszcze chciałbym się pouczyć i tak dalej. Także no przeboleję, ale dzisiaj będę musiał skoczyć na jakieś szybkie zakupy i kupić. Dobra, następny jest posiłek na szybkości, bo zaraz muszę niestety wychodzić. Jest to proteinowy napój, żeby białko podbić, oraz 160 gramów daktyli, szybkie, proste węgle, tanie, bardzo. Ja już się zbieram, się dowiedziałem, że jest jakoś 30 pytań, także nawet nie analizowałem, tylko po prostu idę z biegu, przeczytałem może z 10 i zobaczymy jak to będzie. Muszę ładnie się ubrać, bo podobno tak trzeba u tego doktora, profesora, wykładowcy. Także ładnie się ubieram i lecimy. Dobra, kurde, lecimy 3 minuty do autobusu i pewnie się spóźni, znaczy spróbuję nie. Dobra, 5 minut do wyjścia, do wejścia. Idziemy to zdać. Na szybkości szybkie podbicie węgli, kiszka ziemniaczana z ketchupem do tego soku. Dobra, lecimy na trening. Zdane, nie wiem jakim cudem, na czwórkę, bo nie zdałem odpowiedzi na żadne z 3 pytań. Ale nawijałem 17 minut makaron na uszy, mimo tego, że limit odpowiedzi był 10 minut. No ale się udało, kurde, mówię, nie wiem jakim cudem, ale jest super. Dobra, lecimy na ciężki trening pull, podciąganie, wiosło, wyciąg, takie tam bajery, szmery. Co powiesz? Nie mam. Prawidłowo. Dobra, ja po treningu. Trening spoko, bez fajerwerków, ale oczywiście miło się trenowało. I tak, no i idę coś jeść, zasilać glikogen. Wiadomo, jak to się mówi, trenuj, jedz, śpi i powtórz. Także właśnie to teraz idziemy zrobić. Idę w sumie jeszcze po chleb, bo by się przydał do jajek, także tradycyjny kadr w windzie i lecimy coś jeść i jeszcze nie wiem co, być może będą to sadzone jajka, ale tego jeszcze nie wiem. Dobra, no po treningowy wlatuję taki zestawik, 4 jaja sadzone, jakoś miałem ochotę, to sobie zrobiłem, czemu nie, do tego 3 kromki chleba, ale jakiś taki kijowy kupiłem, bo się rozwalił, no nic, 15 gramów masła, także tak to. Jeszcze dojadam 2 banany i tak sobie uświadomiłem, jak wkurza mnie moja taka prokrastynacja do małych rzeczy, jakoś w październiku już miałem, a dzisiaj mamy 30 stycznia, kupić sól, żeby móc solić jajecznicę, sadzone jajka oraz inne potrawy, które wymagają dosolenia. Mamy 30 lutego, dzisiaj musiałem znowu jeść sadzone jajka bez soli, które nie smakują już tak dobrze jak z solą. I wiadomo, pompy mięśniowej nie ma się takie jak z solą, ale też mniejsza. Dobra, także taka, nie wiem czy też tak macie, bo w większych rzeczach takiej prokrastynacji nie zauważam, ale właśnie w takich mniejszych, tak. Ja jem banana. I tak,
I to jeszcze chyba jakieś kroki nabiję zaraz. Pochodzić sobie. Nie mam tych najlepszych kroków. Dobra, nabijam kroki, znaczy... Patrz, nie, bo nagraj mnie, nie. To jest wandalizm. No, chłopie. Siemonko, witam was już chyba w 9 albo 10 odcinku z Daily Massa. Sytuacja wygląda tak, że tak jak wczoraj, nie wiem czy widzieliście na przygrywkach czy nie, wróciłem o 22, tam zjadłem fajny posiłek po treningu i później poszedłem porobić trochę cardio tam, w sensie udałem się na studenckie wyjście, także było trzeba tam trochę jakieś potańczyć, coś, kroki porobić. Wróciłem o 1 i wstałem o 9.30, obecnie jest 12, ja wypiłem kawkę, zimny prysznic, wiadomo, to już standardzik. Lecimy coś zjeść i za pół godziny muszę wychodzić, bo znowu jakaś tam obrona projektów na studiach, także ładnie będzie trzeba się ubrać i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Dobra, 12.03, ja zaraz muszę wychodzić za 20 minut, także na nic bardziej ambitnego w tej chwili mi nie stać. Więc tosty, powiedzmy tosty, bo tu jest tylko 100 gramów sopockiej, do tego 150 gramów chleba, ketchup, banan oraz proteinowy pudding, żeby MPS się zgadzało, synteza białek mięśniowych w całym posiłku z 45 gramów białka, także luks. Luks, odwaliłem się jak szczur na otwarcie kanału. Oczywiście. Dobra, człowiek wystrojony jak szczur na otwarcie kanału i lecimy zdać w domku ciężki trening, nóg dzisiaj nas czeka. Coś trzeba podjeść i tak to będzie wyglądał dzień. Dobra, godzinka 20.10, ja lecę na ten trening. Powiem wam, że tak mi się nie chciało. Generalnie przyszedłem z tych studiów, zaliczyłem przedmiot, no ale trochę tam mentalnie musiałem się wysilić. Jakoś to mnie zmuliło. Położyłem się, walnąłem drzemkę. No i tak kurde wstaję, budzik dzwoni na 19 i mówię, ja pierdolę, nie no, nie idę. No i tak leżę. No, ale w końcu kurde się podniosłem i mówię, no dobra, wstanę. Spakuję rzeczy tylko, nie? Spakuję rzeczy, ale na trening nie idę. Spakowałem rzeczy i dalej to już jakoś poszło. Bo widzicie, właśnie to jest tak, że mimo tego, że już tyle lat trenuję, przychodzą takie dni, gdzie mi się nie chce ni chuja iść. No i wiecie, przychodzą takie chwile zwątpienia, organizm być może, nie wiem, potrzebuje odpoczynku. No i zazwyczaj pojawia się w głowie ten głos, że a w sumie to można byłoby zostać. No ale wiem z doświadczenia, że najlepsze treningi wychodzą wtedy, kiedy najmniej nam się chce. Kiedy już weźmiemy tą torbę, pójdziemy, zrobimy swoje godzinkę, półtora, nawet ten trening nie musi być jakiś wybitny, to jednak później to samopoczucie rekompensuje ten ból, który musieliśmy ponieść, żeby wstać, wziąć tą torbę i pójść na trening. I właśnie uważam, że te dni, w których nam się nie chce, są tak jakby najważniejsze, bo no, takie pierdolenie motywacyjne, no ale to one tak jakby kształtują nasz charakter. Dlatego zazwyczaj 9 na 10 przypadków, gdy mi się nie chce, to i tak idę. Wiadomo, czasem jest tak, że warto odpuścić. Powiedzmy, nie wiem, to, że nam się nie chce, wynika z tego, że jakoś słabo się czujemy, to może wtedy warto wziąć tak jakby krok w tył, żeby wziąć dwa naprzód. No ale jeżeli to wynika z tego, że po prostu tak psychicznie nam się nie chce, to moim zdaniem warto się przyłamać i spróbować przynajmniej spakować tą torbę, wyjść, zrobić mi jeden krok, a później będzie już wam głupio się zawrócić. Także ja czekam na czerwonym i lecimy posiadać trochę, 2 godziny do zamknięcia siłowni, czyli w sam raz nam starczy. Dobra, przebieranko i lecimy porobić trochę fajnych siadów. Family business and everybody wants to
Dobra, ja po treningu godzinkę sobie posiadałem 110 na 5-6 ruchów. Generalnie no dobry trening, tylko zjadłem tą pierdoloną pizzę i cały czas mi się odbijało nią. Także to był na pewno dyskomfort. No ale ważne, że nogi zaliczone. Jutro już trening push, także no. Chcemy zjeść jakieś szybki potreningowe. Szczerze mówiąc, to nie chce mi się na razie jeść, ale coś to będzie trzeba przekąsić. Ale biorąc pod uwagę, że była taka alternatywna wersja, że nie poszedłbym na ten trening, no to tak czy siak jestem zadowolony. Wiadomo, nie każdy trening to bicie rekordów. Czasem są takie średniaki, które trzeba zrobić, żeby po prostu... No to jest proces, nie? Raz z górki, raz pod górkę, raz pół pod górkę. O, dobrze, że mi przypomnieliście. Po cukier jeszcze muszę zajść do tego, do sklepu, żeby ładować węglowodany do kawki, żeby nie była taka mdła.